Nie śmiej się. To wspaniała gra planszowa dla całej rodziny. Wyciągnij kartę, wylosuj hasło. Waleczny rycerz. I pokaż je tak, aby rozśmieszyć przeciwników. Gdy ktoś straci kamienną twarz, wygrywasz rundę. Losuj kolejnych graczy i staraj się nie śmiać. Setki zakręconych haseł i bezpłatna aplikacja mobilna. Szczęściarzom z pomocą przyjdzie nos klauna. Wygrywa najpoważniejszy z graczy. Nie śmiej się. Sprawdź, czy dasz radę utrzymać powagę. Poleca Aleksander. Miejskie mury niestety czasami służą do wyrażania uczuć przez lokalnych wandali. Wyzwiska lub bezsensowne hasła pojawiły się na ścianach niskich budynków już wcześniej, ale tym razem nawet nie możemy być pewni, czego dotyczą znaki swastyki z napisami PJS. Czy chodzi o politykę? Radni nie są pewni i zamierzają napisy zamalować. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni poruszyli kwestię licznych napisów na ścianach stanowiących wizerunek swastyki połączonych z tajemniczym napisem PJS. Temat jest bardzo poważny, ponieważ ulice naszego miasta zostały kilka tygodni temu, może kilkanaście tygodni temu nawet oszpecone napisami, malunkami, swastykami. Trzeba to usunąć. Kilkakrotnie interweniowałem już w Straży Miejskiej. W tamtym tygodniu dostałem informację, że znaczna część z tych napisów została usunięta, ale na to wygląda, że Straż Miejska nie dotarła do wszystkich miejsc w Nysie. Radnego Smotera najbardziej poruszyła obojętność mieszkańców wobec problemu. Najgorsze to, że wszyscy się zaczynają do tego przyzwyczajać, jakby to było coś właściwie nieszkodliwego, skoro wszyscy przechodzą obok, nikt tego nie zamalowuje, nikt z tym nie walczy. Padł wniosek, by usunięcie napisów powierzyć spółce Ekom. Prezes spółki Jacek Chwalenia zauważył jednak, że część murów należy do prywatnych właścicieli i to oni powinni usuwać szpecące napisy. Straż Miejska powinna zareagować i zwrócić uwagę właścicielom posesji, że coś takiego jest i powinno być to usunięte. Ostatecznie, odnosząc się do licznych kłopotów związanych z usunięciem napisów na murach, część radnych zgodziła się na ochotnika do wykonania tego zadania. Chociaż zaznaczyła równocześnie, że należy poinformować Straż Miejską, by nie wzięła radnych za młodzież robiącą graffiti. Myślę, że to kilka godzin nam zajmie, a przy okazji wiosenne porządki w mieście. Może jakaś taka dobra inicjatywa, być może ktoś się do nas przyłączy. Mamy nadzieję, że wkrótce, czy to za sprawą służb miejskich, czy też właścicieli prywatnych posesji, napisy ze swastykami znikną i być może ktoś rozwikła także zagadkę, co oznacza trzyliterowy skrót PJS. Czy chodzi tu o partię polityczną PiS i za malunkami kryje się protestująca opozycja, czy o coś zupełnie innego? Kursy językowe, przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach. Uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum, wejdź na edunysa.pl.